To jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnego funkcjonowania. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry bardzo, mamy dzisiaj 15 kwietnia i pora na kolejny, piąty już odcinek podcastu Głowa Rządzi, do którego zaprosiłem współpracującego ze mną fizjoterapeutę i trenera przygotowania motorycznego z Kliniki Fizjoterapii i Osteopatii Blue Ball w Siemianowicach Śląskich, Krzysztofa Olecha. Jest to bardzo ciekawa rozmowa, która do tematyki mojego podcastu wnosi perspektywę człowieka, który na co dzień pracuje z ciałami zawodników na różnym poziomie zaawansowania, w różnym wieku i w różnych dyscyplinach sportu. To rozmowa, która pokazuje też te mentalne aspekty pracy fizjoterapeuty we współczesnym sporcie. Nie mogliśmy też pominąć oczywiście akcentu biegowego, ani kwestii związanych z regeneracją i odnową biologiczną. To jest do tej pory najdłuższy odcinek, więc mam nadzieję, że będzie się go słuchać wyjątkowo przyjemnie. Zatem nie przedłużając, przed Wami Krzysztof Olech. Enjoy! Halo, halo, dzień dobry. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Krzysztof Olech, fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego, założyciel Blue Ball w Siemianowicach Śląskich. I myślę, że to jest taka dosyć popularna profesja niemalże w każdym sztabie szkoleniowym. I chciałbym dzisiaj z Krzyśkiem porozmawiać o roli fizjoterapeuty we współczesnym sporcie, a także różnych innych aspektach, które się pojawią po drodze. Mam tutaj kilka takich podstawowych pytań, a gdzie ta rozmowa nas zaprowadzi i czy się skończy w ramowej godzinie, no to się oczywiście okaże. Witam Cię, Krzysiu, bardzo serdecznie. Cześć Grzegorz, witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło tak w doborowym towarzystwie tutaj się spotykać w takiej formie. Ja się bardzo cieszę też, że przede wszystkim w końcu będziesz pierwszą osobą w tych audycjach podcastowych, które prowadzę, która zaproponuje taką perspektywę fizjoterapeuty na te aspekty mentalne. Jasne, to myślę, że rozmawialiśmy wcześniej i też wiem, że ten temat jest mi dość bliski i stąd też ja cenię sobie naszą współpracę, bo to po prostu wszystko się przenika w tym dzisiejszym świecie tej aktywności, sportu, tak, wszędzie gdzieś tam te elementy psychologii są obecne. Czy my jako fizjoterapeuci, jak pracujemy z pacjentem, tak naprawdę, no to ten aspekt psychologiczny pełni ogromną rolę i czasem słyszałem taką wypowiedź jednej pani, że dla niej kontakt z fizjoterapeutą jest niemal tak intymny jak z ginekologiem. Oczywiście to inny wydźwięk taki praktyczny, natomiast spędzamy z ludźmi wiele czasu, czy to z zawodnikami, tak, czy właśnie z pacjentami i poznajemy się nawzajem, co jest moim zdaniem ogromnym plusem i gdzieś tam wartością dodaną do naszej tej bezpośredniej pracy, tak, czy to jest motoryka, czy ta fizjoterapia, także to wszystko się bardzo mocno klei. Ja myślę, że ta rozmowa może naprawdę pójść w wielu różnych kierunkach i ja sobie tak myślę, żebyśmy jednak zostali w świecie sportu dzisiaj. Ten świat sportu ja sobie tak roboczo podzieliłem na potrzeby tej rozmowy na sport zawodowy, sport amatorski i sport dzieci i młodzieży.
Możemy przyjąć taki podział na tę najbliższą godzinę. Tutaj takie bardzo trafne podejście. No i słuchaj, no i ja chciałbym zapytać o twoją wizję tego, jak widzisz swoją rolę nowoczesnego fizjo we współczesnym sporcie w każdym z tych trzech segmentów. Jeśli mówimy o sporcie zawodowym, no to ta świadomość tego, że fizjoterapeuta, tak, kiedyś tak zwany maser w zespole był i jest potrzebny, ona była od zawsze. Natomiast myślę, że ostatnimi laty to bardzo mocno się zmieniło, jakby jaka ta rola tak naprawdę w tym sporcie powinna być i jak dużo potrafi fizjoterapeuta tutaj wnieść w tą pracę w zespole czy w sporcie indywidualnym. Oprócz tych najbardziej oczywistych rzeczy, jak dbanie o zdrowie zawodnika, o jego tkanki, przygotowanie do zawodów, jakby opieka w trakcie zawodów i po to, żeby był gotowy, mamy bardzo wiele dodatkowych obowiązków. Moim zdaniem kluczowa jest tutaj rzetelna ocena, tak? Czyli my musimy naprawdę go dobrze znać, ale też potrafić go dobrze oceniać testami obiektywnymi po to, żeby jak najbardziej indywidualizować mu ten trening dodatkowy. I tutaj współpraca z trenerem przygotowania motorycznego uważam jest niezbędna i ona tak naprawdę na świecie to bardzo mocno się zazębia, tak? Czyli ta fizjoterapeuta i trener od motoryki, to wszystko ma mieć zadanie mocno prewencyjne, tak? My nie chcemy, żeby zawodnicy byli kontuzjowani i chcemy tych kontuzji jak najmniej. W wielu sportach, nie wiem, na przykładzie, niech będzie to piłka nożna, tak? Wiemy, że urazy na przykład w obrębie, nie wiem, hamstringów czy tylnej grupy uda są częstsze, czy te nieszczęsne więzadła krzyżowe, czyli ACL-e. Musimy też być świadomi tego, jak duże prawdopodobieństwo naszego zawodnika istnieje, żeby taką kontuzję złapał i jakby to minimalizować. Co do takiej współpracy jeszcze w teamie, no to faktycznie spędzamy z tymi zawodnikami czasem bardzo dużo czasu i po prostu dużo o nich wiemy. To nie jest wiedza, którą my sobie zatrzymujemy dla siebie, tylko po prostu się tym wszystkim w zespole dzielimy. Mhm. Czyli fizjoterapeuta na przykład w zespole piłki nożnej po prostu jest częścią sztabu szkoleniowego, tak, w sporcie zawodowym. To jest dosyć jasne. A jak wygląda taka współpraca z zawodnikiem w sporcie indywidualnym? To oczywiście wszystko zależy od warunków takich logistycznych, które posiada taki zawodnik. Tak jak my pracujemy, bo my jesteśmy jakby na miejscu i to do nas zawodnicy jakby przychodzą, tak? I w taki sposób współpracujemy. No to my zapewniamy jakby kompleksowo tą część fizjo i motoryki. Natomiast to wszystko zależy od sportu, tak? Natomiast czasem ten zawodnik ma dodatkowego fizjoterapeutę w trakcie zawodów, który, nie wiem, ogarnia na przykład temat kadry, a w trakcie, kiedy jest tutaj na miejscu, my pracujemy nad tym aspektem fizjoterapeutycznym, więc tutaj dość indywidualna jest ta sprawa, tak? Część zawodników jeździ na zawody bez fizjoterapeuty, bo, nie wiem, takie są możliwości logistyczne, finansowe i tak dalej, no ale wracają z zawodów, potrzebują tej pomocy, to my jakby wtedy wszystkie ręce na pokład i działamy. Gdyby było jak najmniej oczywiście. Idealnie być zawsze z zawodnikiem, idealnie zawsze mieć to na miejscu, natomiast tutaj to nie zawsze jest możliwe, tak? Mógłbyś nakreślić różnicę pomiędzy maserem, fizjoterapeutą, a trenerem przygotowania motorycznego? Często w sztabach są wszystkie te trzy funkcje reprezentują. Maser, tak? No to tak jak mówię, to takie potoczne określenie tego, który bezpośrednio zajmuje się naszymi tkankami. Oczywiście to jakby ta korelacja z masażem tutaj, taka nasza w głowie jest bardzo, bardzo duża, ale pewnie wiecie, że jakby zabiegi fizjoterapeutyczne to masaż jest tam jakby tylko małym elementem tych pracy na tkankach. My mówimy o tym terapia tkanek miękkich, tak? Jest bardzo dużo.
Natomiast w tak potocznym stwierdzeniu, to ten maser to będzie ta osoba, która gdzieś tam na stole z tym zawodnikiem będzie pracowała. Czasem faktycznie są to masażyści, którzy tylko pod tym kątem są zatrudnieni w klubie, żeby zadbać o to przed zawodami, po zawodami, tak? I jeśli potrzeba, no to gdzieś tam porozluźniać i po prostu wykonać te zabiegi. Jeśli chodzi o fizjoterapeutę, fizjoterapeuta musi jakby działać nie tylko poprzez to, co robi swoimi rękami. Czyli on nie jest tylko terapeutą manualnym, tylko prowadzi treningi korekcyjne, robi bardzo dużo oceny. Po kontuzji na przykład przygotowuje zawodnika do przejścia do już pełnego treningu, który często już prowadzi od strony motorycznej, trener od przygotowania motorycznego. Tak? Także tej roli tutaj fizjoterapeuty jest naprawdę bardzo dużo. W wielu klubach często dodatkowo są takie obowiązki dbania o tą kwestię i oczywiście regeneracji, odnowy, tak? Układanie indywidualnie tej regeneracji, bo ona oczywiście nie polega tylko na saunie, tak? Możemy gdzieś to rozwinąć, natomiast ten temat jest bardzo istotny, czyli to planowanie indywidualne dla zawodnika najefektywniejszego sposobu bycia cały czas gotowym, czyli po prostu musimy się regenerować, tak? I pod tym kątem działać. No i tu to fizjoterapeuta też pełni ogromną rolę w planowaniu całości, bo w sporcie zawodowym trzeba to po prostu indywidualizować, to wtedy jest najbardziej efektywne. Jasne. Natomiast jeśli chodzi o trenera przygotowania motorycznego, no to to już jest gość, który ten samochód, którym jeździmy, tak, musi umieć podkręcić naprawdę i przygotować możliwie jak najlepiej do nadchodzącego rajdu. I tutaj ta kwestia wydolnościowa, tak, oczywiście ma znaczenie, czyli cały trening tak zwanych systemów energetycznych, czyli po prostu wydolności niezbędnej do danej dyscypliny i oczywiście kwestia przygotowania tego ciała w postaci treningu siłowego, treningu mocy, zwinności, skoczności, no wszystkie te elementy, które są nam niezbędne w tej danej dyscyplinie, to jest rola trenera motoryki. Oczywiście to wszystko musi sklejać trener główny, tak, który tam gdzieś czuwa nad tym wszystkim, bo też pamiętajmy o tym, że jeśli mamy sportowca, tak, to i załóżmy jest to piłkarz, to ten piłkarz, my mamy zrobić wszystko, żeby on jak najlepiej grał w piłkę i był jak najlepszym piłkarzem, tak? Czyli trener od motoryki musi po prostu z niego zrobić jak najlepszego sportowca, ale finalnie on musi grać jak najlepiej w piłkę. No tak. Więc po to robimy. Też musimy tego mieć świadomość. Jak i jakby co w szczegółach, no to wiadomo, możemy tutaj też o tym długo jeszcze rozmawiać. Jasne. I myślę sobie, że w idealnej sytuacji w sztabie mamy wszystkie trzy funkcje. Ale też pracując w sporcie na wielu różnych poziomach, wiem, że często jest to jedna i ta sama osoba, która pełni funkcję właśnie masera, fizjoterapeuty i trenera przygotowania motorycznego. Dokładnie, zgadza się. No wiesz, słuchaj Grzegorz, ja sam jakby to, co robię, to pomyślałem, że po prostu jakby łączę te dwie profesje, tak? Czyli i tą kliniczną, fizjoterapeutyczną i typowo motoryczną, treningową. Po prostu pomyślałem, że muszę się nauczyć jednego i drugiego, żeby być bardziej kompleksowy i jakby efektywny przez to, tak? Więc to po prostu wynikło z potrzeby, no ale to idealnie, jeśli tak naprawdę w drużynie, czy gdzieś tam są osobne osoby do tego, bo to po prostu jest kawał roboty, także jasne. To jest czasem nie do zrobienia, no w zespole kilkunastoosobowym to jest, znaczy to da się zrobić, ale oczywiście traci na tym gdzieś jakość, no po prostu mamy 24 godziny, wszyscy, którzy gdzieś tam są blisko z zespołami i pracują bardzo intensywnie, powiedzą, że jakby takie zgrupowanie, tak, czy ciągła praca na najwyższym poziomie, to naprawdę nie jest tak, że mamy, nie wiem, mamy trening dwa razy po półtorej godziny w ciągu dnia, ale to nasza praca na tym się nie kończy, tak? Tej pracy jest to po prostu, no, robota jest cały czas. Tak? I to nie tylko w trakcie rehabilitacji, prawda? Czy w trakcie tego procesu powrotu po kontuzji, tak, ale też prewencyjnie i o tym też mówisz. Oczywiście, to jest tu ogromnie ważna kwestia. No okej, okay, no i gdyby teraz przejść do tej sekcji sportu amatorskiego. Coraz więcej osób stara się być aktywna fizycznie. Ludzie biegają, robią triatlony, idą w góry na ultra. Wiele osób też przygotowuje się do amatorskich walk bokserskich. No ludzie no po prostu spełniają swoje sportowe pasje i mimo tego, że robią to
zupełnie jako coś dodatkowego i nie jest to ich praca. Ich ciała pracują no, tak samo mocno, a czasami nawet mocniej niż sportowców zawodowych. Jaka jest rola fizjo w przygotowaniu albo rehabilitacji sportowca amatora? Bardzo podobna. Tak jak słusznie zauważyłeś, to tak jest już, że amatorzy trenują jak zawodowcy bardzo często. I czy ich potrzeby są w takim razie mniejsze? W ogóle nie, tak? Chciałbym tutaj nakreślić taką jedną ważną różnicę, czyli zawodowiec, oczywiście mocno generalizujemy, tak? Natomiast taki zawodowiec jest skupiony na tym jednym celu, na tej jednej dyscyplinie, ma jakąś periodyzację tego treningu w ujęciu rocznym, nie wiem, miesięcznym, tygodniowym, tak? Oczywiście ma tysiąc różnych rzeczy do załatwienia jeszcze po drodze, tak samo ma rodzinę, dodatkowe obowiązki, niemniej jednak często ma gdzieś trochę więcej tego czasu na to, żeby się sobą zająć. A amator ma pracę, tak, której spędza 8 godzin i dodatkowo robi te treningi. Więc moim zdaniem ci amatorzy potrzebują tak samo dobrej opieki, jak czasem nie lepszej, albo większej objętości, dlatego że oni często nie dają sobie tego czasu na regenerację, bo go po prostu nie mają, tak? A trening musi zostać zrobiony, więc no tak. No, jeśli chodzi o też częstotliwość kontuzji, to czasem zdarza się, że ona po prostu jest też większa i to ciało po prostu potrzebuje lepszego tuningu i lepszej opieki serwisowej, więc nasza rola jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo duża. Mnie osobiście bardzo cieszy to, że ludzie coraz bardziej świadomie podchodzą do tego treningu i zauważają, że moja główna dyscyplina, na przykład bieganie, to jedno, ale ja muszę o to ciało dbać w całości. Tak? I rzeczywiście widzisz taki wzrost świadomości sportowców amatorów, że tak. Takie przygotowanie motoryczne jednak jest istotne, nie wystarczy po prostu chodzić 3 razy pobiegać, żeby być gotowym do maratonu na jesień. Grzegorz, zdecydowanie, tak. To jakby od czasu, kiedy w cudzysłowie Polska biega, tak, tutaj ta świadomość na pewno cały czas się buduje i z roku na rok wzrasta. Mhm. Czyli to nie jest tylko tak, że biegacz na przykład przychodzi do ciebie, jak już się coś dzieje? Bardzo często tak. Bardzo często tak. Natomiast coraz więcej jest osób, które po prostu przychodzą i mówią: miałem taki wynik, chciałbym go poprawić, powiedz mi, co mam robić dodatkowo. Jestem gotowy na to, żeby w tygodniu poświęcić, nie wiem, jeden trening na dodatkowe rzeczy, tak? Mhm. Jakby to jest przemyślane. To już ktoś przychodzi z taką propozycją, więc to dla mnie jest naprawdę, to są wspaniałe słowa, które słyszę, a jeszcze jeśli ktoś jest otwarty na ten dodatkowy trening siłowy, to ekstra. Wow, czyli po prostu sportowcy amatorzy sami już przychodzą do Blue Balla na przykład, żeby otrzymać taką wskazówkę, drogowskaz, jak prowadzić swój trening nie tylko po to, żeby poprawiać swoje wyniki sportowe, ale też po to, żeby robić to bezpiecznie. No i to się naprawdę już dzieje, tak jak mówię. To nie mogę powiedzieć, czy przeważająca ilość osób, która do nas przychodzi, to przychodzi z takim podejściem, bo często to ewaluuje, po prostu ktoś przyszedł do nas z kontuzją, został na takim treningu, wyleczyliśmy kontuzję, został na takim treningu korekcyjnym, przeszliśmy w trening jakby bezpośrednio do dyscypliny, czy to trening siłowy, tak, czy po prostu taki indywidualny związany z potrzebami. Powiem tak, jeśli ktoś z nami współpracuje jakiś czas, to na pewno gdzieś tam tą świadomość sobie też buduje, jest otwarty na to, to jest fajne. Widzimy tutaj, że coraz bardziej po prostu wszyscy są otwarci na ten temat. A jeśli ktoś otwarty jeszcze nie jest, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby się na to otworzyć i też popatrzeć na fizjoterapeutę czy trenera przygotowania motorycznego jako sprzymierzeńca na drodze do swoich celów. Tak, bo wiecie, no jakby zawsze po prostu jest łatwiej też wiele rzeczy zrobić przed tą kontuzją, tak? Więc te kontuzje na przykład w bieganiu, one po prostu są i będą. Tu statystyki niestety są nieubłagane, no i
około 75% biegaczy w Polsce co roku te kontuzje łapie, tak? I do maratonu to jest niemal 90% przygotowujących się. Więc one będą, no, ale naprawdę można je minimalizować i te efekty też są, a to się jeszcze dodatkowo przekłada na wasze na przykład lepsze bieganie. No jasne, lepiej zapobiegać niż leczyć, również w kontekście sportowym. Jak najbardziej. No to słuchaj, to jeszcze została ta trzecia sekcja, a mianowicie dzieci i młodzież i rola tego współczesnego fizjoterapeuty w treningu i współzawodnictwie dzieci i młodzieży na przykładzie różnych dyscyplin. To ja ci odbiję trochę piłeczkę i tobie zadam pytanie. Kiedy pierwszy raz spotkałeś się z fizjoterapeutą? Tak praktycznie. Kiedy byłeś na kozetce? Po tamtej stronie. Na studiach. Mhm. Czyli... Późno? Nie oceniam, to po prostu tak jest, tak, że nasze roczniki spotykały się z tymi fizjoterapeutami bardzo późno, albo ewentualnie gdzieś ten maser tak zwany się przewinął. Mhm. No ja bardzo intensywnie trenowałem w tym okresie młodzieńczym, no nie miałem okazji niestety się z fizjoterapeutą spotkać. Natomiast teraz to już się zmieniło, tak? Dzieci intensywnie trenujące pojawiają się u fizjoterapeutów, zaczyna być to standard, co jest fajne, bo po prostu ci fizjoterapeuci w klubach są, lub świadomość świadomego rodzica jest też coraz większa, że ta rola tutaj fizjoterapeuty jest duża w powrocie do sprawności, jeśli jest taka potrzeba, ale co zauważam również w tym, że w tej prewencji i w tym treningu dodatkowym do dyscypliny. Natomiast z perspektywy dziecka, moim zdaniem, czy młodego zawodnika, ten pierwszy kontakt jest bardzo istotny, dlatego o to zapytałem, bo czy my spojrzymy na tego fizjoterapeuty jako tylko, jakby tylko w sytuacji, kiedy my mamy kontuzję i ten gość czy kobieta, do której przychodzimy i ona ma teraz magicznie jak najszybciej nas postawić na nogi, czy spotkamy się z tym kimś jeszcze w przypadku innej sytuacji, moim zdaniem ma duże znaczenie, tak? My po pierwsze chcemy młode osoby uświadamiać, tak? To jest nasz cel. One mają być świadome swojego ciała, tego, że w tym sporcie muszą o nie dbać. Wszyscy chcemy, żebyście młodzi piłkarze, tak, byli super piłkarzami, natomiast jak przychodzą do mnie na przykład takie osoby, to mówię, że dla mnie najważniejsze jest to, żebyś ty był dobrym sportowcem. Jak będziesz dobrym sportowcem, będziesz dobrym piłkarzem, tak? I tylko taka droga istnieje. Więc bardzo ważny moment gdzieś tam przy tym pierwszym kontakcie, żeby gdzieś tam się pokazać trochę wcześniej. Ja bardzo lubię tych młodych zawodników, muszę powiedzieć, bo to są często bardzo ciekawi ludzie, którzy po prostu robią fajne rzeczy. No i fajnie gdzieś tam z nimi naprawdę poprzebywać, pokazać im parę rzeczy troszeczkę z innej strony, uzupełnić właśnie tą ich świadomość pod kątem, jak bardzo istotne jest ta dbałość o po prostu to nasze ciało, które jest nam potrzebne do treningu w tej głównej dyscyplinie. Tak? Ja tutaj widzę taką oczywistą analogię do mojego zawodu, bo w psychologii też często jesteśmy kojarzeni z kimś, kto ma rozwiązać problem. Tak. A w przygotowaniu mentalnym też możemy zastosować pewnego rodzaju prewencję w formie treningu mentalnego i tak jak powiedziałeś, no, poszerzanie samoświadomości młodego zawodnika. I też to się coraz częściej dzieje, że młodzi zawodnicy, którzy dopiero wchodzą w świat sportu, widzą psychologa, który nie jest tylko freudowskim psychoterapeutą, który każe ci mówić o swoich snach, a on będzie je interpretować, bo często mamy taki stereotyp społeczny psychologa, psychoterapeuty, ale to jest też ktoś, kto może po prostu pomóc ci stać się lepszym sportowcem, ale myślę, że też stać się lepszym człowiekiem, bo takie właśnie konsultacje indywidualne, czy nawet warsztaty grupowe właśnie mają zawsze u mnie przynajmniej takie dwa nadrzędne cele. Tak, poprawa wyników po pierwsze, ale po drugie i równorzędne stawanie się lepszą wersją siebie i poznawanie siebie, poznawanie świata, poznawanie swojej dyscypliny sportu, polepszanie takich uniwersalnych umiejętności mentalnych, społecznych i tak dalej, i tak dalej. A no, tak jak powiedziałeś wcześniej, no sport jest
selektywny, brutalny i na ten najwyższy poziom wyczynu z założenia dostanie się niewielka garstka tych zawodników, którzy obecnie trenują w klubach i w akademiach. A my chcemy, przynajmniej mówię w imieniu psychologów, z którymi współpracuję na co dzień, też dać dzieciom taki fajny start w dorosłe życie dzięki zaangażowaniu w sport i aktywność w ogóle ruchową. No, sam wiesz, że to jak bardzo czerpiemy korzyści z tej aktywności, ze sportu, tak? Rzućmy to w koszyk sport. Mhm. To jest po prostu dla mnie rzecz nieoceniona i jakby jedno z większych gdzieś tam życiowych dla mnie sukcesów jest to, że w ogóle w tym koszyku gdzieś pracuję, tak? Bo to po prostu jest fajne. To jest fajne, zdrowe. No, same pozytywne rzeczy tutaj mogę powiedzieć. W piątek miałem taki trening bardzo fajny z dwoma całkowicie innymi zawodnikami, z takim młodym, czołowym polskim tenisistą i czołowym kierowcą rajdowym. Akurat robiłem wspólny trening i po prostu mieliśmy 1,5-godzinną jednostkę na zewnątrz i na koniec sobie pomyślałem, przybiliśmy sobie piątki, że po prostu no super, tak? To jest ekstra. To jest super. Cieszyło mnie to, jak oni się ruszają, jak pracują i tak dalej, ale dla mnie też ta praca tutaj trenera, no wielka przyjemność, nie? Ale tak samo lubię pracę, to nie musi być naprawdę gdzieś tam topowy polski zawodnik, bo taką samą frajdę mam gdzieś pracę z amatorami, bo po prostu jeśli ktoś jest otwarty, chętny i widać, że ma z tego fun, no to po prostu jest wspaniałe przeżycie życiowe, no co tu powiedzieć. Sport ma też swoją ciemną stronę, nie? I trudno ją też pomijać. Zresztą jak wszystko w życiu, każdy medal ma dwie strony. Jasne, że tak. I ja jako praktyk i tak jak słyszę, ty również chcesz wyciągać to, co pozytywne ze sportu, z aktywności ruchowej, chyba na każdym poziomie, w każdej z tych trzech sekcji, które tutaj roboczo na czas naszego spotkania nakreśliłem. Tak, żeby zamknąć ten temat dzieci, też tylko powiem, że zamknę go pozytywnie, bo jakby wielu rzeczy możemy się czepiać, że gdzieś tam nasze dzieciaki mocno tyją i tak dalej i mało się ruszają i faktycznie tak jest, część społeczeństwa nam odjeżdża w dół, natomiast ta druga część jest coraz bardziej świadoma, to na pewno. I no wiecie, w ogóle w tych klubach z dzieciakami pracują trenerzy od motoryki, są ci fizjoterapeuci, to naprawdę jest już, to już jest zmiana. To, że to na zachodzie jest standardem, ale u nas powoli też się pojawia, tak w niższej randze klubów i tak dalej. To po prostu już jest i ja uważam to za bardzo, bardzo pozytywną zmianę. Także po prostu keep going i to się będzie zmieniało. Więc jako społeczeństwo w tej, to otwarte społeczeństwo, jakby ono jest chętne i ono chętnie przyjmie, więc więcej kasy, więcej czasu wszystkich, żeby te możliwości były duże. Dzieciaki są otwarte z nimi, wszystko jest w porządku, także. Jasne. Okej, to ja teraz chciałbym zrobić małą zawrotkę i zapytać cię, o co zawsze chciałem zapytać fizjoterapeutę. A mianowicie w sporcie na najwyższym poziomie często mówi się o fizjoterapeutach, że pełnią w sztabach swojego rodzaju rolę wsparcia psychologicznego i myślę, że to dzieje się przede wszystkim przez bliski, fizyczny, a czasem wręcz intymny kontakt z zawodnikami. Mógłbyś nakreślić, jakie kwestie poruszają zawodnicy na kozetce podczas terapii manualnej, masażu albo indywidualnego treningu? No, jest to dość szeroki temat, bo jakby wrócę do tego, że my dobrze się poznajemy, tak, z tymi ludźmi. To zdecydowanie dużo o sobie wiemy nawzajem, bo po prostu dużo spędzamy czasu. Warunki są intymne, dokładnie. No, na pewno tutaj pojawiają się te rzeczy związane z... Łatwiej jest zawodnikowi powiedzieć o swoich trudnościach, moim zdaniem. To jest taka duża różnica, bo wiecie, no w treningu grupowym, w treningu gdzieś, gdzie jesteśmy ciągle oceniani, ciągle sprawdzani, tak? Tam po prostu musisz ten tyłek spiąć i dawać z siebie maksymalnie. Jak leżysz
I nie pokazać żadnej No słabości. nie, no tam nie ma nic tej słabości, Nie ma zmiły. tam jest fighter, tam ma być wszystko to, co naj. Natomiast tutaj u nas tego nie trzeba robić, naprawdę. Wręcz to czasem przeszkadza, tak, bo nie dostajemy obiektywnej informacji. Więc ja zawsze mówię, czy to młodym zawodnikom, czy właśnie dorosłym, słuchaj, no to jest ten moment, kiedy możesz sobie ponarzekać, tak? Kiedy możesz powiedzieć, że z czymś ci jest ciężko, z czymś ci jest trudniej. Każdy z nas tam bywa, więc każdemu może być ciężko, tak? Niezależnie, czy jesteś najlepszym polskim zawodnikiem, to tobie też może być ciężko. Tutaj na pewno gdzieś tam tego typu informacje się pojawiają. Jasne, wchodzimy w rzeczy związane z relacjami zawodników, ich relacjami w różnym aspekcie również, czyli czy to, nie wiem, dziecko to jest kwestia jakichś relacji z rodzicami, czy z trenerem tam głównym i tak dalej. Oni czasem potrafią nam też powiedzieć, ocenić, tak, jakieś rzeczy. Tu musimy być bardzo ostrożni w tym, co słyszymy. Natomiast tego typu rzeczy też się pojawiają. Najczęściej Was wiąże jakaś tajemnica lekarska, zawodowa? No, moim osobistym zdaniem tak. Niektóre rzeczy powinniśmy zachować dla siebie, tak? Więc z niektórych powinniśmy wyciągać wnioski i po prostu pomagać tym zawodnikom rozwiązywać te problemy, tak? W jakiś sposób. Okay. Wiesz, w treningu z motoryce my też ciężko robimy im ciężko. Często robimy po prostu im te treningi cięższe i bywamy złymi policjantami, no ale czasem też musimy przyklepać, powiedzieć parę dobrych słów, tak? Że po prostu jesteśmy po ich stronie, że wierzymy w nich i że niezależnie co się będzie działo, po prostu jesteśmy razem. Jasne. To są ważne rzeczy i tak jak mówię, no czasem moim zdaniem po prostu trener techniczny, czy jakby ten trener główny, czy po prostu gdzieś na to nie ma czasu, tak? Żeby tak po ludzku komuś spojrzeć w oczy i powiedzieć, wiem, że ciężko pracujesz, no jakby dajesz sobie wszystko, jakby jesteśmy tu dla ciebie, jesteśmy po to, żeby ci pomóc, nie? Ja bym chciał, żeby też taki był odbiór nas w tym ujęciu, tak? No tak jak mówię, czasem musimy przejść tą rolę i teraz powiedzieć, dobra, no to słuchaj, no teraz jedziemy, tak? Jedziemy po prostu z treningiem, jedziemy z boksem, no tu trzeba zrobić robotę, no i uświadamiać to, jak bardzo to jest ważne dla nich. No ale ten kontakt intymny jest, zdecydowanie się zgadzam, że to istnieje. No wiesz, moje postrzeganie fizjoterapeutów, zarówno tych, którzy pracowali ze mną, jak i tych, których obserwuję na co dzień w pracy w sztabie, w którym jestem, jest takie, że fizjo zawsze jest takim źródłem bezwarunkowego wsparcia i niemalże zawsze daje nadzieję. Nawet jeśli chirurg już chce kroić, to fizjo mówi, ty słuchaj, no popracujmy jeszcze trochę, poczekajmy, dajmy jeszcze szansę. I myślę, że w odczuciu wielu zawodników dlatego właśnie tak chętnie otwierają się też przed fizjoterapeutą, czy nawet trenerem przygotowania motorycznego. No nie mówię tutaj już o psychologach, bo też nie w każdym sztabie szkoleniowym jest taka osoba jak ja. No wiesz, bo idealnie by było, żeby taka osoba była, tak? I jakby to wspierała. No ale myślę, że nawet w momentach, kiedy jest i psycholog, i fizjoterapeuta, to przyzwyczajenie zawodników jest tak duże, że i tak nie zabierzemy wam wszystkich tych trosk i trudności, którymi zawodnicy się dzielą na kozetkach do swoich gabinetów z kolei. Więc myślę, że to takie raczej nie zadziała, natomiast pewnie moglibyśmy ten ciężar w jakiś sposób podzielić. No myślę, że tak byłoby idealnie, tak? Także zmieniajmy polski sport, żeby tego było jak najwięcej, tak powiem. Uświadamiamy, tak, że to jest ważne. Pewnie, że tak. Okej, no to ja znowu zrobię mały skręt i chciałbym zadać pytanie już związane ze sportem amatorskim, bo ja też uważam siebie obecnie za sportowca amatora i myślę, że mogę powiedzieć, że ty jesteś odpowiedzialny za moje przygotowanie do najbliższych startów. Jednym z takich biegów, który jest na moim horyzoncie, to drugi półmaraton Wizera w Katowicach,
A na takim dalekim, dalekim horyzoncie i ci słuchacze, którzy słuchają podcastu od pierwszego odcinka, już o tym wiedzą, jest maraton w Lizbonie na jesień. I chciałbym ciebie zapytać, Krzychu, o takie ogólne rekomendacje z przygotowaniem motorycznym dla zawodników, którzy w najbliższym czasie będą startować w różnego rodzaju biegach, triatlonach, runmagedonach i różnego innego rodzaju imprezach masowych. Jasne. To bardzo mi bliski temat. Bardzo lubię tą działkę biegowo-treningową, tak? Słuchajcie, po pierwsze musicie znać siebie dobrze. Żeby siebie poznać, musicie siebie dobrze ocenić. Tak? Mhm. Mój kolega kiedyś powiedział o takim porównaniu. Chodzimy ze swoimi zębami co roku przynajmniej na sprawdzenie, jakiś check-up do stomatologa, tak? Dlaczego ze swoim ciałem, które zajmuje wam tak dużo przestrzeni, nie ujmując nic zębom oczywiście i tej części, nie chodzicie do fizjoterapeuty, żeby to sprawdzić. Zobaczcie, jak tu wiele rzeczy się rusza i ma na siebie wpływ jedno, drugie. Czy w ogóle badania krwi? No, kurczę, to już jakby nie mówię o kwestii typowo EKG, takiej nie? Wewnątrz, tak? Natomiast z tym ciałem, taką biomechaniką po prostu ruchu, naprawdę warto też co roku się gdzieś tam udać, zobaczyć, jak się ruszamy i tak dalej. Jeśli jesteśmy w sporcie, jeśli biegamy, słuchajcie, no to i inwestujemy w super technologię, tak? Współpracujemy z super trenerami jakby biegowymi. Robicie naprawdę ciężkie, ciężkie treningi i poświęcacie mnóstwo czasu i energii i brawo dla was, natomiast musicie wiedzieć, co jest dla was najlepsze, czyli dobra, rzetelna ocena indywidualna dla mnie jest podstawą tego, żeby zaprogramować dla kogoś to, co ma robić. Mhm. I opowiedz trochę, jak ty oceniasz takiego biegacza, amatora, który... No nie wiem, ma swoje jakieś cele związane ze startami w tym roku, może trochę podobne do moich? No to przyjmijmy, że to będzie maraton, tak? No to na pewno jakby spędzam dość długą chwilę na kwestii tego, co ktoś robił wcześniej, czyli ile biegał, jak dużo biegał, a propos kwestii związanej oczywiście z takim typowym wywiadem medycznym, czy jakaś była historia urazów i tak dalej, która gdzieś tu może nam za chwilę się pojawić. Zakładając, że ktoś jest całkowicie zdrowy, ja po prostu badam go tak typowo ortopedycznie, czyli robię taki przegląd ciała, sprawdzam sobie po kolei wszystkie stawy, jak to się tam rusza, zakresy ruchomości i tak dalej, pod kątem gdzieś tam wady postawy, kręgosłupa, ruchomości w tym rejonie również. No a później przechodzę do takiego funkcjonalnej oceny biegacza, czyli dla mnie to jest taka wideoanaliza konkretnych wzorców, obciążenia jednonóż w dużej mierze, dlatego że, słuchajcie, biega się na jednej nodze, tak? Czyli odbijamy się z jednej nogi i to jak... Wait a minute, jak to biega się na jednej nodze? Ty, no masz rację. No, wiesz, bieganie jest faza lotu, tak? Czyli nie tak jak w chodzie, że jesteś w tym samym momencie dwoma nogami na ziemi, tylko w bieganiu zawsze jesteś na jednej nodze. Mhm. Odbijasz się, masz fazę lotu i spadasz na drugą. No jeśli by o tym tak pomyśleć, to rzeczywiście masz rację, kurczę. No. Tutaj jakby, wiesz, tak dość szczegółowo podejść do tej biomechaniki, no bo po prostu ona jest wyjściem do tego wszystkiego. Więc sprawdzamy was pod kątem tych wzorców. Wykonujemy, ja robię takie testy wytrzymałości siłowej w określonych gdzieś tam partiach, żeby sobie ocenić, szczególnie jak ta taśma tylna, tak? Czyli te hamstringi, tyłek, wytrzymałość tutaj wygląda. U maratończyka chcemy jakiegoś tam poziomu. Tak samo jeśli mówimy o mięśniach goleni i tej części, no to tutaj też ja chcę, żeby ktoś był w stanie mi jakiś tam poziom tej wytrzymałości siłowej pokazać. Przy biegu maratońskim, przy obciążeniu treningowym, którego objęta się jest po prostu dość duża, to jest nam potrzebne. Wykonuję jakieś testy ustandaryzowane typu FMS, tak, czyli Functional Movement Screen, który jest używany w bardzo wielu różnych dyscyplinach. Moglibyśmy jakby długo dyskutować natomiast użyteczności tego testu w sporcie, na przykład jak piłce nożnej i tak dalej, pod kątem prewencji, natomiast dla mnie jest to zebranie dodatkowych informacji a propos tej motoryki takiej małej, ja to tak nazywam, czyli zakresy ruchomości, asymetrie, miejsca, które powinny być lepiej ustabilizowane
i gdzieś ta koordynacja nerwowo-mięśniowa, czyli to, czy nasza głowa ogarnia nasz ruch, tak? Bo to nie zawsze idzie w parze. Nasza głowa, czyli w tym wypadku układ konkretnie nerwowy. Mózg. Tak, układ nerwowy, oczywiście sterujący tym wszystkim, czy po prostu my ten ruch jesteśmy w stanie dobrze wykonać. I później jakieś testy siłowe już celowane, jeśli ktoś jest na to gotowy. No i oczywiście technika biegu, tak? Czyli wideoanaliza. No i tutaj sobie oglądam kogoś, czy to na bieżni, czy na zewnątrz. Ostatnio więcej pracuję na bieżni, bo po prostu te warunki kliniczne do oceny są łatwiejsze i łatwiej jest mi też coś zmienić szybko u kogoś, jeśli taką potrzebę mam. No to tak wygląda mniej więcej ta podstawowa ocena. Jak już masz wyniki tej oceny i wyciągasz na jej podstawie jakieś swoje wnioski, to co potem? Co potem? No programujemy ten trening. Ja z zasady nie jestem trenerem od biegaczy pod kątem układania ich planów. Robię to bardzo wybiórczo, bardzo sporadycznie i uważam, że też są lepsi w tym ode mnie, więc zostawiam to trenerom od lekkiej, trenerom typowo jakby od tej kwestii, natomiast bardzo chętnie z nimi współpracuję. Ja chcę przygotować to ciało do jak najbardziej efektywnej pracy biegowej, tak? Czyli programujemy cały trening dodatkowy, jeśli jest potrzeba, czy to korekcyjny, wklejamy to i to jest taka rzecz, której ja czuję się bardzo mocny, jakby układam te klocki, jak one powinny być, kiedy, ile, w takim ujęciu powiedzmy tygodniowym, kiedy ma być ten trening dodatkowy, jak on powinien wyglądać. Oczywiście jestem jakby ogromnym zwolennikiem treningu siłowego w tych sportach wytrzymałościowych. Uważam to za rzecz niezbędną w ogóle, więc ten trening siłowy tutaj programujemy na raz lub dwa razy w tygodniu, na przykład u maratończyka. No i technika biegu, tak? Czyli robimy taki coaching biegowy, czyli po prostu tą technikę staramy się jak najbardziej zindywidualizować, dopasować do celów, do tego, co mamy, czy to pod kątem redukcji obciążeń, tak, jeśli tak jest, czyli żeby ta fizyka po prostu grała bardziej w naszej drużynie, czy pod kątem już typowo performance'u, jeśli chcemy podciągnąć, tak, poprawić odbicie, no po prostu, żeby było szybciej. Każdemu zależy na tym, żeby biegał szybciej, natomiast czasem mamy takie sytuacje, że po prostu musimy kogoś odciążyć z jakiegoś powodu, tak? Ktoś miał przewlekłe kontuzje i tak dalej, to tutaj to podejście będzie troszeczkę inne. Czasem oczywiście jedno z drugim, tak? Jasne. Czyli czasem robimy korekcję pod kątem techniki, pod kątem redukcji obciążeń, natomiast okazuje się, że ktoś mówi, no ale ja zacząłem nagle biegać tam szybciej na kilometr znacznie. Może jest to bardziej męczące, ale biegam szybciej i daję radę. Także można czasem to łączyć. Ja chciałbym tutaj, żeby jedna rzecz wybrzmiała bardzo wyraźnie, a mianowicie to, że taki maratończyk amator w swoim treningu robi więcej niż tylko biega. Powiedziałeś tutaj o treningu siłowym, który oceniłeś za niezbędny, nawet w przypadku kogoś, kto nie będzie się liczył w stawce o zwycięstwo w jakimś biegu ulicznym, albo nawet nie zejdzie poniżej magicznej granicy 3 godzin. A mimo wszystko ty uważasz, że tutaj potrzebne jest coś więcej niż tylko trzaskanie kilometrów. No, to trzaskanie musi być, nie? Tak jakby ja nie chcę tutaj zabrzmieć, że... Nie umniejszamy trzaskaniu tutaj, broń Boże, nie? No. Dokładnie. Biegać musicie i musicie biegać dużo oczywiście czasem, natomiast ten trening siłowy jest tak mocno potwierdzony naukowo i również praktycznie, że ignorowanie tego w tym momencie byłoby dla mnie czymś bardzo nieprofesjonalnym, tak? Mhm. Możesz podać dwie, trzy korzyści, które są takie najbardziej oczywiste z punktu widzenia tego przygotowania motorycznego maratończyka amatora. W kontekście treningu siłowego oczywiście. No to spróbuję to wytłumaczyć dość obrazowo. Jeśli jakby uzgodniliśmy, że bieganie jest na jednej nodze, no to teraz wiemy, że w trakcie kontaktu nogi z podłożem, tak, różne elementy naszego tego całego wzorca, tej nogi będą przyjmować odpowiednio duże obciążenie. Tak? I tutaj możemy przyjąć taką średnią, że między 4 a 6 wagi naszego ciała musi przyjąć, czy to udo, goleń, czy tył uda, tak? Mniej więcej. Czyli tak dużą energię i również siła reakcji podłoża, która działa, jest po prostu tak duża. 4 do 6 razy waga naszego ciała. To tak się przekłada, czyli z taką siłą tutaj dostajemy.
przy każdym kroku musimy generować moc, tak, żeby się odbić. Bieganie, na czym polega bieganie? Na poruszaniu się do przodu, tak, generalnie, więc musimy tą moc generować do przodu. A co to jest moc? Moc to jest siła tylko w jak najszybszym czasie. Więc im jesteśmy silniejsi, oczywiście generalizujemy mocno, ale im jesteśmy silniejsi, im jesteśmy w stanie generować odpowiednią moc, tym będziemy efektywniej poruszać się do przodu. Tak? To z perspektywy fizyki. Więc to dla tego performance'u jest naprawdę kluczowe. I tutaj ten trening siłowy i trening z mocy również, o czym często się zapomina, że nie tylko, nie wiem, ten przysiad jak ciężki i tak dalej, tylko musimy wejść też, pobudzić te jednostki motoryczne troszeczkę w większej prędkości. Jest naprawdę... Jeśli chcemy oczywiście biegać szybciej, prawda? Bo cały czas mówimy o tym w tym kontekście. Natomiast jeśli chcemy też minimalizować tą siłę reakcji, która po prostu jest i ona będzie, i będziemy biegać szybciej, tym ona będzie jeszcze większa, to wiemy, że im jesteśmy silniejsi, tym ta sztywność tego układu cała jest po prostu większa. Czyli i sztywność mięśniowa, i również ścięgnista. Tak? Ja często biegaczom daję też takie ćwiczenia związane z taką sztywnością stopy, bo jeśli kontakt, który biegacz podczas kroku, jakby ta stopa dotyka podłoża, to im ona będzie sztywniejsza, będzie mniej generowała tej energii, a będzie w stanie efektywniej po prostu ją oddać do następnego kroku. Więc ten trening pod kątem prewencji w ogóle kontuzji na ten moment jest uznany za, jakby trening siłowy u biegaczy jest uznany za najlepszą prewencję urazu. Koniec, kropka. No to ja myślę, że sprzedałeś temat, bo jeśli trening siłowy mam sprawić, że będę biegać szybciej i przez to osiągać swoje cele, które sobie założyłem, i jednocześnie będę mniej podatny na kontuzję, no to dlaczego miałbym tego treningu siłowego jako biegacz amator po prostu nie robić? No byłoby to głupie. Ale jakby tutaj tu z tą świadomością mocno jeszcze uderzamy. To się też zmienia u biegaczy, ale to musimy uświadamiać. To nasza rola w tym, że to naprawdę działa. Ja nie mam przypadku, powiem tak klinicznie, że ktoś po przejściu naprawdę całego cyklu, tak, na przykład kilkumiesięcznego gdzieś tam współpracy czy pracy samemu, powiedział, że to mu nie pomogło, albo nie czuję różnicy. Każdy mówi, że biega szybciej. Sami zadowoleni klienci po prostu. No, jakby nie w tym rzecz, że ja tutaj chcę się jakby reklamować, tylko chodzi o to, że to po prostu działa, tak? To po prostu działa. No jasne. No dobra, czyli jest ta ocena, zarówno ortopedyczna, jak i funkcjonalna. Potem na podstawie tego wyciągasz swoje wnioski, planujesz jakiś trening korekcyjny, motoryczny i lub biegowy. No i potem taka osoba sobie po prostu realizuje te założenia i w końcu może zmierzyć się na przykład ze swoim celem. Trzymajmy się tutaj biegania i tego maratonu. W jakimś biegu, który sobie wybrała. Zgadza się? Zgadza się. No to teraz ja mam takie pytanie odnośnie celów, z którymi przychodzą do ciebie biegacze amatorzy. Ja tutaj taką mam małą wstawkę ze swojej działki, bo w teorii ustalania celów często mówimy o tym, że no cel powinien być zarówno ambitny, jak i możliwy do zrealizowania, czyli potrzebujemy, żeby zawodnik znalazł ten złoty punkt równowagi pomiędzy ambicją i realizmem. I tak sobie myślę, że być może przychodzą do ciebie czasami zawodnicy, którzy przesadzają w jedną lub w drugą stronę. W jaki sposób ty jako fizjo pomagasz tym zawodnikom, amatorom znaleźć ten delikatny balans? No to zacznę chyba od tego samego, co powiedziałem wcześniej trochę, od tego, żeby im uświadomić i pokazać, gdzie są, tak? Ale częściej starasz się im wyperswadować, że jego cel jest poza jego zasięgiem,
Czy myślę, że nie, powiem szczerze. Czy bardziej nie. Zachęcasz ich do tego, żeby jednak no, podkręcili swoją śrubę, bo widzisz na przykład większy potencjał? Wiesz co, generalnie z biegaczami to też jest taki temat, że oni muszą dość dużo biegać, tak? I nawet jak to jest kontuzja i jest jakiś problem, no to tutaj specyfika pracy w trakcie kontuzji z biegaczem będzie inna niż to będzie, nie wiem, w innej dyscyplinie, tak? Biegacz generalnie jest zadowolony jak biega, więc my robimy wszystko, żeby biegał. Proste. Tak, proste, no ale tak jest. Najgorsza porada lekarska dla biegacza to jest proszę zrobić, nie wiem, półtora miesiąca przerwy, wtedy przejdzie, tak? Więc jak do mnie przychodzą biegacze, no to też z zasady robię wszystko, żeby oni mogli biegać. Oczywiście musimy to modyfikować, no ale tak jest. Jeśli chodzi o te cele, no to... I to jest właśnie, słuchaj Krzychu, to jest właśnie ten fizjo, który daje nadzieję. Bo lekarz ortopeda właśnie by powiedział, zrób ze przerwę, a jeszcze taki lekarz ortopeda, który w ogóle nie ma do czynienia ze sportem i nie rozumie, co aktywność ruchowa daje ludziom na co dzień, no to tym bardziej, nie? A tutaj przychodzą ludzie do ciebie czy do innego fizjo, który mówi, ty, słuchaj, no przyjrzyjmy się temu, popracujmy, zobaczmy, co się da zrobić. Nie? Mam oprócz jakby tego aspektu mocno psychologicznego, bo on tutaj gra naprawdę ogromną rolę i to jakby z twojej działki chętnie bym kiedyś przy kawie rozwinął, dlaczego tak jest. Natomiast też bardzo wiele tak naprawdę, bo jakby to się też klei merytorycznie, bardzo wiele kontuzji, z którymi biegacze przychodzą, one głównie są przeciążeniowe, po prostu takie są statystyki. My chcemy tego obciążenia lekkiego, tak? Przy różnych tendinopatiach, achillesach, nie wiem, w więzadłach rzepki, pasmo biodrowo-piszczelowe, gdzie to dotyczy bardzo często struktury ścięgna. To są inne komórki, inaczej zbudowane, to nie jest mięsień, to nie reaguje tak szybko. Dwa, to potrzebowało czasu na to, żeby się tam trochę popsuć. To my chcemy, żeby biegacz był w treningu, bo inaczej my nie zrobimy progresu tak naprawdę. To musi dostawać odpowiedni bodziec. Jeśli my pracujemy tam, kilka dni temu taka publikacja się ukazała a propos ścięgien, że my musimy być w tym skali bólu około 3, tak? 2-3 to jest idealnie. Jak biegacz przychodzi i mówi, że po 2 tygodniach jego już nic nie boli, no to mi się zapala czerwona lampka. Jasne. I myślę sobie, no to ciekawe, kiedy to się pojawi, tak? Jakby to nie jest dla mnie, ja się tym nie cieszę jeszcze, bo to w większości jest po prostu krótkowzroczne. Ja tutaj też mogę wrzucić takie swoje doświadczenie, bo sam się borykałem kilka lat temu z syndromem pasma biodrowo-piszczelowego i fizjoterapeuci, którzy wyprowadzali mnie z tego w Finlandii, kazali mi biegać w wodzie razem ze starszymi osobami, seniorami, mieszkańcami małego miasteczka w Finlandii, w Jyväskylä. Chodziłem na takie zajęcia z aqua aerobiku, gdzie się biegało w basenie na takich specjalnych pasach wyporowych. No i byłem tam zdecydowanie najmłodszy, ale przynajmniej robiłem to, co na co dzień sprawiało mi tak dużo przyjemności, a mianowicie biegałem. No ale biegałeś. Co z tego, że pod wodą, ale ruch był właśnie ten sam, na zdecydowanie mniejszym obciążeniu, więc chyba o to tutaj też chodzi, nie? Tak, tutaj to jest taka układanka, którą tam trzeba sobie zrobić w kwestii obciążenia tych ścięgien. Więc wracając do tego celu, słuchaj, no jeśli przychodzi do mnie biegacz z tendinopatią Achillesa, tak, która mu się dopiero tak naprawdę pojawiła i rozkręca i mówi, że chce, nie wiem, zrobić ultra, teraz biega maratony, ale chce zrobić ultra na jesień, no to muszę realnie po ocenie mu powiedzieć, że to po prostu wiąże się z dużym ryzykiem, że to się tylko rozkręci i może być z tym problem. Czyli tak na miękko, nie powiesz mu, pan sobie zniszczy zdrowie, pan nie będzie chodzić za 10 lat, tylko bardziej mówisz, no to nie jest najlepszy pomysł. Tego typu stwierdzeń raczej nie używam. U osoby, która się gdzieś rusza, to czasem po prostu trzeba kogoś przekierunkować, tylko tak, jakby już możemy wykorzystać ten potencjał, że się rusza. To już jest fajne, tak? To już jest coś tak naprawdę. Tylko po prostu trzeba to poprowadzić lepszym tam torem. Natomiast jeśli widzę u kogoś, że jakby przychodzi ktoś, kogo oceniliśmy dość wysoko w tych rzeczach niebiegowych, tak? Widzę ten potencjał. Widzę w biegu, że dużo tam można by zrobić w technice, a jego czasy są takie średnie, to na pewno daje mi to duże podłoże do możliwości pracy. I zdarza mi się ludziom mówić, słuchaj, możesz biegać znacznie szybciej, masz super potencjał motoryczny, tak?
a to biegowo to po prostu przyjdzie, tak? Mhm. Więc tutaj te cele, wtedy taki cel podkręcam. Jeśli mam dobrą bazę, tak? Jeśli mam dobrą bazę tą motoryczną, to na pewno jestem w stanie. Jeśli tą bazę mam bardzo słabą i przykład, mam maratończyka, który mi fajnie biega w fajnych czasach maraton, natomiast no nie wiem, jego tylna taśma i łydka jest naprawdę słaba, technika no pozostawa wiele do życzenia, no to siły na zamiary, tak? Też potrafię powiedzieć, że no słuchaj, popracuj nad tymi elementami, to ci się przełoży na szybszy bieg. Natomiast jeśli chcesz tylko walczyć o, nie wiem, te 5 minut, które ci brakuje do złamania trójki, to tylko tym może ci być trudno, no. Mhm. Więc dam ci narzędzia, tak? Dam ci narzędzia w postaci tutaj tego treningu takiego dodatkowego, no ale będziesz musiał to zrobić, tak? Więc to też jest gdzieś tam ogrom pracy. No i jak mówię, ci, którzy przeszli całą ścieżkę, bo potem ja mówię, że musimy podpisać taki kontrakt, no bo słuchajcie, no to jest po prostu kawał roboty, którą za chwilę trzeba będzie zrobić. Jeśli nie masz doświadczenia w treningu siłowym, w treningu mocy i tak dalej, no to musisz tego nauczyć, to też jest czas. Nie da się od razu wejść z kimś w duże obciążenie, no bo to jest po prostu niemożliwe, bo zrobimy jeszcze więcej szkody niż pożytku. Więc to jest też czas, który ktoś musi dodatkowo poświęcić na tego typu rzeczy. No i teraz albo ktoś jest na to gotowy i to zrobi, bo ma czas, bo ma chęci i w to wierzy, tak? Gdzieś mi zaufa, że to działa. Albo sam już jest o tym przekonany, no albo nie, no takie sytuacje też się zdarzają. Ktoś przychodzi na ocenę, Sprawdzamy, mówimy, okej, jest tak. Mówi mi, no dzięki, nie, no. Okej, fajnie, widzę, jak biegam tutaj, podpowiedziałeś mi dwie rzeczy, super, no. Myślę, jak złapiał kontuzję, nie, na przykład. No i fajnie jest z takim przesłaniem mówić do biegacza amatora, który jest świadomy i który rzeczywiście chce cię słuchać i gdzieś podąży za tym, co rekomendujesz ze swojej perspektywy, a zdarza ci się tak, że masz wrażenie, że mówisz jak, nie wiem, do ściany? Tak, oczywiście, że tak. Takie sytuacje też są, tak, że gdzieś tam w tym środowisku biegaczy, że no tak jak mówię, ktoś przychodzi tylko zrobić taki check-up, jak tam wygląda, no ale ja tak naprawdę no, nie jestem gotowy na to, żeby coś z tym zrobić, tak? Czyli wiem, że mam, nie wiem, samochód, który jest w słabszym stanie, no ale nie jestem gotowy na to, żeby jakby przejść o ten krok dalej. Ale mam dużo takich pozytywnych przykładów. Teraz w zeszłą niedzielę taki właśnie mój zawodnik, którego prowadzę już tak naprawdę od roku i mówię jako przykład, bo po prostu zrobiliśmy wszystko tak jak tak książkowo, jak miało być. I chłopak przyszedł z bólem pasma, biegał już ładnie, biegał dość fajnie w dobrym tempie, ale przyszedł do nas z bólem pasma. Zrobiliśmy technikę, zrobiliśmy trochę terapii, ale tam było kilka sesji tylko jakiejś terapii dodatkowej, manualnej. Zaczęliśmy z treningiem korekcyjnym, siłowym. Połówkę złamał, nie pamiętam, chyba czas na chyba 12 albo 14 minut, no a teraz o pół godziny poprawił się w maratonie, łamiąc trójkę. Tak. Wow. No ale no, to jakby książkowy przykład. Zaczął współpracę dodatkowo z dietetykiem, gdzie jakby dietetyk wszystko układał, fajnie się zredukował, że tego tłuszczyku tam naprawdę było na poziomie 6%. Siłowo ekstra, po prostu ekstra. Robiliśmy dwa treningi przez cały okres, dwa treningi siłowe z ukierunkowaniem oczywiście mocno na moc, cztery treningi biegowe, bo ja jestem też zwolennikiem w tych dłuższych dystansach, żeby gdzieś tam pięć treningów było później, natomiast cztery biegowe, jedna siła się łączyła z bieganiem i dwa dni pełne wypoczynku. I tutaj to też taka rada, że gdzieś tam u biegaczy, żeby te dwa pełne dni restu jednak były. To mam zaraz mam w notatkach, żeby odnieść się do regeneracji, bo myślę, że to też będzie taki ciekawy temat z perspektywy fizjoterapeuty, ale chciałbym tutaj właśnie zrobić taką wstawkę, że współpraca z tymi specjalistami okołotreningowymi, tak bym ich nazwał, czyli właśnie mówię tutaj o fizjoterapeucie, o dietetyku, o psychologu, jej sukces nie zależy tylko od specjalisty, z którym się współpracuje, ale sukces zależy od współpracy zawodnika z tym specjalistą. Czyli jeżeli zawodnik będzie zamknięty na taką współpracę albo nie będzie miał zaufania do danego specjalisty, no to prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie i wydaje mi się, że te wszystkie trzy profesje są bardzo podobne pod tym względem, bo żadna z nich nie ma gdzieś tam w podtytule
nazwy cudotwórca, tak? Kogoś, no ani dietetyk, ani fizjoterapeuta, ani psycholog nie przepisują pigułek, nie wypisujemy recept, tylko właśnie pracujemy na procesie i na zaangażowaniu delikwenta, który się do nas zgłosił. Jeśli ta współpraca będzie obustronna, to jest duża szansa na to, że właśnie będą takie efekty, o jakich właśnie opowiadasz w kontekście zawodnika, który niedawno złamał magiczne 3 godziny w maratonie. Dokładnie, zgadzam się z tobą. Okej, słuchaj, bo jeszcze jedna rzecz, którą mam tutaj zapisaną, a mianowicie właśnie kwestia regeneracji i odnowy. Zahaczyłeś o nią 2 razy w ciągu tej dzisiejszej rozmowy i chciałbym, żebyś jeszcze powiedział 2 słowa ze swojej perspektywy fizjoterapeuty, trenera przygotowania motorycznego. Jak to powinno wyglądać? Może być na przykładzie tych biegaczy amatorów. Jasne. Powiem tak dość jakby już konkretnie. 2 dni przerwy w tygodniu, czyli 2 pełne dni restu. Czyli najlepiej, jeśli nie biegamy więcej niż 5 dni na 7. Mówimy o biegaczu amatora, tak. To jest nam po prostu, to jest udowodnione, że taki procent pozwala nam na to, żeby tej kontuzji potencjalnie mieć mniej. Jeśli zmniejszamy ten czas niebiegowy, no to drastycznie wzrasta nam po prostu ryzyko kontuzji. Tutaj na pewno korelowałbym to też z tą objętością, intensywnością biegu, bo wiemy, że jeśli za szybko pójdziemy do góry z jednym i z drugim, no to, to ta kontuzja się po prostu pojawi. To jest jedyna rzecz udowodniona, jeśli chodzi o kontuzję u biegaczy, które koreluje nam 0,1, tak? Czyli jeśli zbyt szybko pójdziemy w objętości lub intensywności biegu. Co to znaczy zbyt szybko? Możesz to jakoś urealnić? Część publikacji naukowych mówi o tej regule 10%, powoli od tego już odchodzimy od jakiegoś czasu, bardziej to indywidualizując, tak? Czyli żeby... Czyli mogę zwiększać 10% to na przykład mikrocykl. Co mikrocykl, tak? U biegacza, amatora mikrocyklem będzie tydzień, więc dobrze by było nie zwiększać. Niemniej jednak to już nie jest tak zero-jedynkowo, tak? I ja już też coraz mniej pracuję na tych 10%, chyba że mam kogoś w kontuzji, no to zdecydowanie, tak? Chyba że coś po prostu potrzebuje bardzo dokładnie monitorować, no to te 10% tam zwiększamy. Natomiast no, żeby to nie było za szybko, tak? Jeśli to będzie 30%, to już jest za szybko. Czyli tutaj to ryzyko kontuzji naprawdę podskakuje nam do bardzo, bardzo wysokich, dużych wartości. Ja w pracy klinicznej czasem biorę Endomondo czy tam jakieś inne monitory tego treningu i po prostu patrzę sobie na to, co się działo, jak ktoś przychodzi mi z jakąś kontuzją i mówię, co jest poparte nie moją opinią, tylko po prostu gdzieś tam wiedzą naukową, że no to musiało się stać. Tak. Czy to jest, dlaczego to jest Achilles, czy to jest kolano, czy to jest pasmo i tak dalej, no to już jest wypadkowa innych rzeczy. Natomiast to coś musiało się stać. Wypadł najsłabszy element, zawsze to ogniwo, które jest najsłabsze, jakby definiuje nam, jak silne w ogóle jest. Także tak to wygląda. Wracając do tej regeneracji, to... To pierwsza najważniejsza rzecz, dni przerwy. Dni przerwy. Po prostu. Dni przerwy i pilnowanie tej intensywności objętości. Drugą rzeczą jest sen. Znowu taka metaanaliza niedawna a propos regeneracji w wielu sportach, no i wiecie, mamy mnóstwo fajnych urządzeń, mnóstwo fajnych gadżetów, mnóstwo fajnych rzeczy, które fajnie wyglądają w mediach społecznościowych się robi, natomiast konkluzja jest taka, że sen. Także to naprawdę ma ogromne znaczenie. Każdy z nas wie, jak się czuje, jak jest mniej wyspany. Biegacz amator, tak jak powiedziałem, trenuje często na większych presjach czasowych, tak? Czyli jest praca, jest trening, w triatlonie, gdzie ta objętość, wiecie, jest ogromna, tak? No to tego czasu już naprawdę na nic nie ma, a przecież wszyscy mamy obowiązki swoje jeszcze dodatkowe i życie, więc po prostu dbajcie o to, żeby się jakościowo dobrze wysypiać. To po prostu pewnie mógłbyś teraz ten temat sam mówić bardzo długo. Mam tylko tutaj taki spoiler, bo też planuję mieć jeden odcinek podcastowej audycji, w całości poświęcony właśnie kwestii wypoczynku sennego o. I tego, jak to jest ważne we współczesnym
sporcie, aktywności fizycznej i w ogóle w życiu, bo bardzo długo ten sen w popkulturze był demonizowany jako coś takiego, co no nie jest potrzebne, a wręcz przeszkadza w osiąganiu dobrych wyników, czy w sporcie, czy w biznesie, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia. A to się okazuje, że jest to taki duży mit i bujda, bo sen jest absolutnie potrzebny do optymalnego funkcjonowania. No, to jakby bardzo chętnie ja posłucham tego. Tak jak mówię, tutaj moja wiedza na pewno jest mniejsza niż twoja w tym zakresie. Ja po prostu wiem, że to jest potrzebne i niezbędne i że to działa. Kolejną rzeczą będzie ten aktywny rest, tak? Czyli jeśli mamy takie te mocniejsze jednostki i faktycznie tam mocno popracowaliśmy albo były zawody, no to tam lekkie pokręcenie na rowerze, fajnie to odkręcić od biegu, tak? Czyli żeby to nie było w tej samej formie jak bieg, tylko żeby troszeczkę dać trochę luzu niektórym tkankom, czyli w przypadku biegacza fajny będzie rowerek. Ale odkręcić to znaczy, że na stacjonarnym należy pedałować do tyłu? Czy... Nie, odkręcić mam na myśli tą dyscyplinę, którą główną robimy. Okej, okej, bo ja bardzo często właśnie tak robię, że po treningu wsiadam jeszcze na 10 minut na rower stacjonarny i pedałuję do tyłu. W sumie nie wiem czemu tak robię, ale tak, tak robię. Nie pomyślałem o tym, widzisz. To muszę przejrzeć literaturę, czy to ma jakiś tutaj wpływ. Może być dobre. Na pewno ktoś robił takie badania. Natomiast nie, chodziło mi, żeby odkręcić tą dyscyplinę główną, tak, żeby po prostu zrobić po pierwsze dla mentalu, żeby po prostu zrobić coś innego. Czyli jakiś basen, rower, basenik tutaj. Spacer. I mówimy tutaj, no właśnie, czy spacer... Właśnie niekoniecznie bym zaproponował spacer, tak? Bo to też chodzisz, tutaj też podobna jest forma ruchu, czyli bardziej basen, bardziej rowerek, ale to ma być taki 20 minut, pół godzinki wysiłku w tlenie, taki active rest, nie? Tak to nazywamy. To też bardzo fajnie gdzieś tam działa. No, z tych gadżetów używamy kompresji w postaci takich nogawek, które się zakłada i tam pompuje. My pracujemy na Recovery Pro, ale są też inne gdzieś tam urządzenia. To działa, jakby to jest to też udowodnione naukowo i działa. Czy, nie wiem, formy gdzieś tam zanurzeń w zimnej wodzie, czy zmiennocieplnego prysznica i tak dalej. Dość indywidualnie. Tu bym podchodził bardzo indywidualnie. Ja też zawodników pytam, słuchaj, możesz na przykład, bo oni mnie pytają, to co mam mecz, a potem mam za dwa dni znowu mecz. Co mam zrobić? No, słuchaj, jeśli... dobrze na ciebie działa zanurzenie w zimnej wodzie, tak? No to działaj, tak? Natomiast dla kogoś może to być dużym stresorem, bo na przykład bardzo nie lubi zimnej wody i na niego wiemy, że to nie zadziała. Którzy mówią, tak, muszę się zanurzyć, to jakby to od razu się czuję lepiej. Jeśli ktoś mi tak mówi, no to jakby idź w to, nie ma problemu. Też chciałbym taki obalić myć, bo jeszcze niedawno te zanurzenia gdzieś tam robiło się w lodzie i tak dalej. Paru lat wiemy, że to taka temperatura 10-12 stopni jest optymalna, czyli tam nie musi być, to nie musi być lodowata woda i 10-15 minut takiego zanurzenia jest wystarczające lub zmiennocieplny prysznic też. Bezpośrednio po treningu. To bezpośrednio po treningu, tak, tak. A co słuchaj z sauną? Co z sauną? No to wygląda tak, albo protokoły takie typowo saunowe, czyli wchodzisz na 10 minut, wychodzisz na 10 minut i jesteś poza sauną 10 minut, są efektywne i tutaj fajnie to zrobić minimum 2-3 razy, czyli ta objętość będzie no, niby dość duża, ale po prostu musimy spędzić tam trochę więcej czasu lub takie jedno wejście okazało się, że też jest, może być skuteczne. Sauna może działać fajnie, znowu indywidualnie. Część zawodników powie, że wcale nie czuje się dobrze po saunie, bo ich bardziej to, nie wiem, rozleniwia i jakby na ten układ nerwowy też troszeczkę inaczej działa. Część powie, że super. Ja bym tylko tutaj dał krzyżyk, kiedy tej sauny używać. Ja nie jestem zwolennikiem używania sauny bezpośrednio po treningu lub po ciężkiej jednostce. Bo dodatkowo odwadnia organizm. Oczywiście, że tak, więc jakby dla mnie aż tak duża zmiana w postaci też pracy tego organizmu nie do końca tutaj do mnie trafia. Moim zdaniem nie jest tak efektywna i tutaj też badania naukowe to potwierdzają, że lepiej to zrobić na przykład typowo w tym dniu tak zwanej odnowy, ale zrobić to przemyślanie. Jasne. Jak jesteśmy amatorami, no i idziemy na siłownię i ta saunia tam jest, no to bardzo często jakby kusimy się na to, żeby wejść, nie? Więc to dla mnie po ciężkiej na przykład treningu siłowym wejście do sauny, to nie, jakby nie do końca jest to, co my chcemy. Mhm.
Następny dzień sobie zaplanuj, przyjdź, zrób sobie 20 minut właśnie rowerka w tlenie i wtedy zrób sobie pełną sesję, to jak najbardziej. Okay. Dobre nawodnienie też po tym dniu wcześniej, uzupełnienie jakby typowo związane z paliwem, tak, czyli z tym, co jemy, musi być. Także mamy tam iść tak naprawdę w dobrej miarę formy do tej sauny. O to. Super, bardzo dziękuję, że bardzo się cieszę, że dotknęliśmy tego tematu regeneracji i odnowy, bo on też jest bardzo ważny. Nawet w treningu amatorów, którzy często no, działają na własną rękę i nie mają specjalisty, którego mogą zapytać o to, jak to robić efektywnie i bezpiecznie. Słuchaj, na koniec chciałbym cię zapytać, tak jak zresztą każdego mojego gościa, o jakieś rekomendacje, gadżety albo coś inspirującego, co mógłbyś polecić słuchaczom tego podcastu. Myślę tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju aplikacjach mobilnych, gadżetach treningowych, inspirujących filmach albo książkach. Cokolwiek ci przychodzi do głowy i będzie jak najbardziej dobrą odpowiedzią. Jeśli chodzi o takie rekomendacje, no to po pierwsze chciałbym was otworzyć na trening siłowy. Dobra? Nie bójcie się tego. Trening siłowy... Trening z obciążeniem, bo tak bym go nazywał może szczegółowiej, będzie, jakby on nie powoduje bezpośrednio zwiększenia masy ciała, tak, u biegacza. Ten biegacz, o którym mówiłem wcześniej, to bardzo szczuplutki, bardzo wyżyłowany, tak go nazwie, zawodnik, który dźwigał naprawdę dużo, często i jakby tego przyrostu masy nie musi być. To wszystko zależy od programowania tego treningu, więc nie bójcie się tego. Po prostu zacznijcie w tej kwestii sobie działać. Co do jakichś gadżetów z tym związanych, no to wiecie, tak mamy teraz rozwinięty ten świat fitness i możliwości, które mamy, że tak naprawdę pójście do takiego klubu i nawet współpraca z trenerem personalnym, który zindywidualizuje wam już ten trening, będzie czymś bardzo fajnym i dla was, tak? Oczywiście możemy trafić na bardziej kompetentne lub mniej osoby, natomiast pod kątem wprowadzenia pod ten trening to będzie na pewno super. 1-2 treningi, 3 już dają nam jakieś wejście i konkretne efekty dla was gdzieś tam się pojawią. Indywidualizacja, tak? Czyli tutaj indywidualizować to pod siebie. To, co jest dobre dla kolegi, nie zawsze będzie dobre dla nas, czyli musicie o sobie wiedzieć po prostu jak najwięcej. Rzetelne oceny różne to na pewno polecam. Pod kątem techniki biegowej ja pracuję na aplikacji Hoodl Technik, tak? Gdzie możecie siebie ponagrywać z boku i na przykład z tyłu zobaczyć sobie to. To jest bardzo fajna apka, która tam w części jest darmowa, nie trzeba za to płacić, także w ogóle zobaczenie siebie jak biegamy potrafi być bardzo otwierające głowę. Bo nie zawsze jesteśmy tego po prostu świadomi, jak to wygląda, co robimy i tak dalej. Nagrajcie się, zobaczcie na slow motion, zobaczcie, gdzie wasza stopa ląduje, czy nie za bardzo z przodu, co się dzieje z waszym tyłowiem. Po prostu sobie możecie to ocenić. Super. Nawet dla siebie. To polecam. Jeśli chodzi o na przykład utrzymywanie kadencji biegowej, no to taką fajną apką, którą ja polecam, albo może możliwości pracy tutaj z tą kadencją, w momencie, kiedy jakoś na tej kadencji pracujemy, czyli na tej ilości kroków, no to ja używam aplikacji Metronom M1, to jest fajna. Ich jest dużo, bo gdzieś tam w tym świecie muzyki i aplikacji te metronomy są potrzebne. On wystukuje wam rytm, ale jest też taka opcja, że wpiszecie sobie na przykład, jak ktoś biega na 165 mniej więcej, albo ma biegać, albo 170, to wpisujecie sobie w Spotify 170 BPM, tak, beat per minute i taką, i muzyka będzie też pod ten beat. Jaka ona będzie, no to już tam według indywidualnych zainteresowań, natomiast ten beat będziecie mieli łatwiej tą kadencję gdzieś tam, jeśli ona jest potrzebna i na niej musimy pracować, to utrzymać. Co do takich gadżetów jeszcze, no to uważam, że każdy gdzieś tam na tych tkankach sam powinien sobie pracować, więc ten wałeczek, no wiadomo, on już jest bardzo popularny, ale żeby mieć, czy tam piłeczkę takiego, ja bardzo lubię takie duobole, czyli taką podwójną piłeczkę twardą, malutką.
Jest jakaś konkretna firma, którą byś polecił w kontekście tych wałków? Wiesz co, my pracujemy na Tornie, to jest polska firma, Torn. I bardzo fajne są te produkty, i wałki, i piłeczki, i obciążenia też mamy od nich, ketle i tak dalej. Bardzo fajna, chłopcy z Polski tutaj. Bardzo fajnie się nam współpracuje, a te produkty są po prostu dobre. Dobre, bo polskie. Długo wytrzymują. No, jakby. Czemu się nie zbierać nawzajem? Więc te produkty na pewno mogę szczerze polecać, bo my ich używamy na co dzień i to jest po prostu okej. Okay. Jeśli chodzi o wałki tylko, to jako że ten wałek został bardzo mocno zaimplementowany przez ten świat fitness, nie że się czepiam, tak, ale wiecie, no ten wałek nie jest remedium na wszystko. Często tam w takim bardziej środowisku typowo motoryki sportowej, gdzieś na tej najwyższym poziomie, to się śmiejemy, że no wałek teraz ma załatwić wszystko, tak? U tych zawodników, no to niestety tak nie jest. Ja jestem zwolennikiem bardzo intensywnego, szybkiego pobudzenia tkanek przed. I czy to zrobimy wałkiem, czy to zrobimy inaczej, no to jest jakby już, jakbyśmy mieli fizjoterapeutę w domu, czy kogoś, kto nam może to zrobić, no to super. Ale najczęściej nie mamy i po prostu tym wałkiem jest najłatwiej to zrobić. Na pewno gdzieś tam praca potem na tych tkankach, jak coś się dzieje, to jest bardzo fajne, nie? Piłeczką i wałkiem. Natomiast też nie przesadzajmy, że to rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Jest to jeden z elementów, który po prostu, którego możemy używać. No, ale nie fiksujmy się, że wszystko tym wałkiem załatwimy. Jakieś filmy albo książki? Jakieś filmy albo książki. Polecam taki kanał angielski, fajnie prowadzony przez takiego fizjotrenera, związany i z techniką, i z takim treningiem okołobiegowym. To jest Kinetic Revolution. To jest kanał YouTube'owy, czy... podcastowy? To jest kanał YouTube'owy. Fajnie, bo i o technice, takie jakby rzetelne naprawdę tam są informacje. Lubię też Ryan Bell, on prowadzi taki kanał, który się nazywa Movement Fix. Mhm. I jakościowo, merytorycznie, jakby wszystko fajnie. Ja jestem też trochę gdzieś po prostu wykształcony w kwestiach tej motoryki exosa, tak? Czyli exos, to na pewno to już jest taka jakby tematy może mniej biegowe, ale bardziej pod kątem motoryki. No ale to gdzieś tam ta jakość tutaj na pewno się znajduje. I jeszcze z motoryki Mike Boyle z treningu siłowego, no to jakby dwoma rękami się podpisuje. Mike Boyle. Mam nadzieję, że znajdę i na pewno umieszczę w notatkach do tego odcinka. To jest książka, która już jest wydana w języku polskim, czy... Jest w języku polskim, tak. Trening funkcjonalny. Zaawansowany trening funkcjonalny. Wydaje mi się, że wyszedł po polsku. Mm-hmm. Natomiast tam reszta będzie raczej anglojęzyczna. Okay. Tak. Spoko. Także to z takich rzeczy, które gdzieś tam można sobie podpatrywać. Na pewno, wiecie, informacji w internecie jest mnóstwo. Na pewno warto sobie gdzieś YouTube'ować i oglądać rzeczy związane z tak zwany running drills, tak? Czyli tak mówimy o ćwiczeniach techniki biegowej. Ja tutaj bardzo zachęcam do pracy biegaczy w tym temacie, żeby to nie było tak, że tylko skip A i skip C to jest nasze ćwiczenie techniki biegowej, tam tego jest troszeczkę więcej. I to są rzeczy bardzo, ale to bardzo przydatne. To działa, ja też na tym pracuję z zawodnikami, bo to po prostu działa, tak? Więc running drills, YouTube i technika biegowa, tutaj można sobie podglądać, można sobie pracować. Też zauważam, że coraz więcej osób przychodzi i mówi, no już tam coś oglądało, coś czytało i jakby tutaj też łatwiej jest mi się komunikować zdecydowanie. Ktoś jest bardziej świadomy, szybciej możemy jakieś elementy sobie wdrożyć. Nie? Super. Pamiętajcie tylko, że praca nad techniką to jest proces, że nie da się tych rzeczy załatwić bardzo szybko. Bardzo szybko możemy w 5 minut komuś zmniejszyć obciążenie w postaci przy kontuzji, natomiast praca nad takim performancem później jest troszeczkę trudniejsza i to po prostu wymaga trochę czasu, ale warto, naprawdę warto w to też gdzieś inwestować. Każdy ma swoją technikę i tak będzie troszeczkę, ale warto gdzieś tam, żeby ta fizyka, tak jak mówię, grała w naszej drużynie. Okej. Dobra, Krzychu, myślę, że trochę tych rekomendacji jest. Ci, co będą chętni, pewnie jasne, jeśli wypróbują coś. Potrzebuję, to chętnie gdzieś coś podpowiem jeszcze, także zapraszam do kontaktu. Jasne. I to jest tak naprawdę właśnie moje ostatnie pytanie. Jak najlepiej znaleźć ciebie i cały Blue Ball w internecie,
lub na żywo w Siemianowicach. Tak, Blue Ball znajdziecie, wpisując Blue Ball w Google'ach, tak? Jesteśmy w Siemianowicach na Świętej Barbary, w centrum. Tu dookoła mamy park, stadion i tak dalej. Troszkę pracujemy też na zewnątrz, na takiej ścieżce, którą mamy z boku budynku, w przypadku treningów na zewnątrz. Natomiast krzysztof.olech@blueball.pl. Zapraszam, jeśli ktoś ma potrzebę kontaktu czy zebrania jakichś informacji. Odpowiadam na każdego maila, tylko czasem nie od razu. Także poproszę tutaj o cierpliwość ewentualnie. Jeśli macie jakąś potrzebę się zobaczenia ze mną osobiście, to oczywiście zapraszam na wideoanalizę albo ocenę motoryczną. A co z tego gdzieś będziecie chcieli dla siebie, to oczywiście możemy tutaj przedyskutować i jeśli będę potrafił coś zaproponować, to oczywiście chętnie pomogę. Także. Ja osobiście bardzo polecam tego Allegrowicza i Krzychu naprawdę robi mega robotę zarówno na etapie oceny, jak i prowadzenia zawodnika. Mówię to nie tylko z perspektywy psychologa, którym jestem, ale też właśnie maratończyka amatora, który no, przygotowuje się do kolejnego startu na tym królewskim dystansie już na jesieni. Krzychu, bardzo dziękuję, że... Robienia teraz, Grzegorz, także działamy. Proszę? Tak, działamy dalej. Słuchaj, no bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Myślę, że dużo wartościowych informacji dla osób związanych, no chyba przede wszystkim z bieganiem, ale nie tylko, bo Blue Ball to nie tylko bieganie i no zajmujecie się wieloma różnymi aspektami. Jeśli ktoś zajrzy na waszą stronę, to dowie się, jak szeroko patrzycie na ten proces rehabilitacyjny i treningowy. Ja jeszcze raz dziękuję, Krzychu. Jesteśmy w kontakcie, lecimy dalej z różnymi tematami. Tak, życzę powodzenia. Tutaj bardzo miło się pojawić też w takim towarzystwie, które było, także bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze. Dobra, dobrego dnia ci życzę, na razie. Dzięki, pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Niebawem nagrywam kolejne. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych odcinków, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję lub po prostu zachęcisz znajomego, żeby sprawdził tę audycję. Chcąc być na bieżąco z moimi innymi działaniami, zapraszam na stronę internetową www.głowarządzi.pl, pisane oczywiście bez polskich znaków, oraz do mediów społecznościowych na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. Do zobaczenia lub usłyszenia.